na jakiej podstawie twierdzi pan, że oni nie zostali właściwie przeszkoleni? Czy to po prostu oko żołnierza widzi, że oni się posługują niewłaściwie? To jest wiedza powszechna. Znaczy, wiedza powszechna w dużej mierze owszem, no bo jeżeli używa się miotacza żelu pieprzowego czy gazu łzawiącego, kierując go pod wiatr, no to... Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym Niepoprawniku. Czujemy już tutaj, mieliśmy rozgrzewkę kilkuminutową, że dyskusja będzie gorąca. Profesor Marcin Matczak, nasi szanowni goście. Pan mecenas Bogusław Ślesznodorski, ja gości zaraz przedstawię. Natomiast dyskusja będzie gorąca, bo rozmawiamy dzisiaj o bardzo gorącym temacie, to znaczy o tym, jak prawo reguluje obronę naszej granicy przez różnego rodzaju służby, jak wygląda kwestia użycia broni, co do której powstało bardzo dużo wątpliwości. Słuchajcie, mamy dzisiaj znakomitych gości, którzy nam z całą pewnością naświetlą to z różnych stron. Z nami w studio jest pan dr Witold Zontek, który jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest specjalistą w zakresie prawa karnego, z którym dzisiaj porozmawiamy o wielu regulacjach, ale między innymi o kwestii tego słynnego kontratypu, który był już przygotowany legislacyjnie, teraz nam się troszeczkę zmienił, który ma jakoby pomóc łatwiej podejmować decyzje o obronie naszej granicy. Natomiast zdalnie łączy się z nami pan komandor Wiesław Goździewicz, którego bardzo także serdecznie witamy. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Radca prawny w NATO Joint Force Training Center w Bydgoszczy. Żołnierz i prawnik, myślę, że tak możemy powiedzieć, więc najlepsze połączenie dla naszego dzisiejszego programu, czy tak? Panie profesorze, odrobina sprostowania. Żołnierz rezerwy, od 5 lat już nie w służbie czynnej i od 5 lat już nie w Joint Force Training Center, ale w dalszym ciągu prawnik, w dalszym ciągu zajmuje się tematyką z pogranicza prawa i sił zbrojnych, więc... Bardzo panu dziękujemy, że znalazł pan czas, żeby z nami się połączyć. Ja miałem okazję słuchać pana wcześniejszych wypowiedzi, które zawsze wydawały mi się bardzo merytoryczne i takie, które porządkowały całą tę sytuację, w której jesteśmy. Panowie, mamy dzisiaj cel taki, żeby trochę rozjaśnić sytuację na granicy. Natomiast my mamy taki zwyczaj, że zaczynamy od paremii i od kazusu, więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie też może o tym chwileczkę porozmawiali, bo to są takie mądrości prawnicze, można powiedzieć, te paremie, które nam coś pokazują, jak wygląda, jak my myślimy o prawie. I ta paremia, na którą dzisiaj wybraliśmy, to jest paremia, która brzmi inter arma silent leges, to znaczy, że w czasie wojny milkną prawa, że kiedy mamy konflikt zbrojny, to siła jest na pierwszym miejscu, prawo schodzi na plan dalszy. To także jest moje pytanie dotyczące, może dobre, żeby otworzyć to nasze spotkanie. Czy mamy wojnę i w związku z tym, czy prawa powinny zamilknąć i siła albo ochrona naszego bezpieczeństwa powinna być wartością, która się przeciwstawia prawu, czy musi być, czy też nie. Nie mamy wojny i wszystkie prawa są na miejscu i działają tak, jak powinny. Mamy wojnę? Nie mamy. Nie mamy wojny, przynajmniej w sensie prawnym. Jasne. Panie komandorze, mamy wojnę? Absolutnie nie. Panie profesorze, wojna jako stan faktyczny z konsekwencjami prawnymi póki co Polski nie dotyczy. Natomiast ja wolę posługiwać się pojęciem stricte prawniczym, czyli konflikt zbrojny. A mamy konflikt zbrojny? Absolutnie nie mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym. Więc pokojowe regulacje w dalszym ciągu mają zastosowanie, aczkolwiek ja też odniosę się nieco do tej paremii, trochę na wyrost, ponieważ po to mamy międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, żeby jednak kwestie i zasady prowadzenia działań zbrojnych w ramach konfliktów zbrojnych podlegały prawnym ograniczeniom, więc nie do końca prawo milczy w czasie konfliktu zbrojnego. My też tak uważamy i cieszymy się, tak, że... Tak, dokładnie mamy takie zdanie, ale wydaje mi się, Marcin, że należałoby zacząć od tego, że w ogóle my, tak mi się wydaje, rozmawiamy o tym wszystkim, ponieważ mainstream i powiedzmy nasz
ten temat stał się tak gorący dopiero właściwie w momencie zatrzymania tych żołnierzy, którzy użyli broni palnej. I śmierci żołnierza także, prawda? I śmierci żołnierza, bo wcześniej to wszyscy widzieliśmy już od długiego czasu, że jest, nazwijmy to, kryzys na granicy z Białorusią, ale takie, no, wzruszaliśmy ramionami, trochę jak z tymi pociskami, które wlatywały do nas na terytorium Rzeczpospolitej i po prostu po jakimś czasie dowiadywaliśmy się w gazetach czy w mediach, że gdzieś spadł jakiś pocisk i tyle. Ale gdy doszło do tragedii i doszło do zatrzymania, no to opinia publiczna się podzieliła i ta dyskusja jest bardzo gorąca. No wiesz, zgodnie z zasadą mądry Polak po szkodzie, prawda? Tak się często dzieje. Słuchajcie, zaraz o tym porozmawiamy, ale jeszcze mam dla was kazus, dlatego że wydaje mi się, że on jest też interesujący i tym razem także kazus związany z bronią. Słuchajcie, jak wszyscy wiemy, w Stanach Zjednoczonych trochę inaczej wygląda regulacja dotycząca posiadania broni. Mamy poprawkę do konstytucji, która daje to prawo do noszenia broni. I dzisiaj kazus dla wszystkich naszych widzów, ale także dla gości. Caetano versus Massachusetts. Pytanie, czy jeżeli wszyscy mają prawo do noszenia broni dane poprawką do konstytucji, która ma prawie 200 lat, to czy to prawo obejmuje paralizatory, które w tym czasie, kiedy konstytucja była uchwalana, oczywiście nie istniały. Czyli tak naprawdę pytanie o to, czy powinniśmy przepisy konstytucji dające prawo do posiadania broni wykładać statycznie, to znaczy według rozumienia, które istniało w momencie, kiedy była dana poprawka wprowadzana, czy też dynamicznie, to znaczy dostosowywać ją do najnowszych odkryć, do najnowszych technologii. Jak zwykle pytanie do rozważenia, a na końcu ujawnimy, w jaki sposób Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tę kwestię rozstrzygnął. Ponownie mam szybkie pytanie do naszych gości. Wykładnia dynamiczna czy statyczna generalnie, panie doktorze, w podejściu do tutaj akurat praw i wolności człowieka? Jak dla mnie dynamiczna. Dynamiczna tylko i wyłącznie. No, prawo jest narzędziem regulacji stosunków społecznych, a te stosunki są przecież dynamiczne. Język jest dynamiczny, kultura jest dynamiczna, wrażliwość jest dynamiczna, więc odczytywać prawo trzeba w duchu tego, co się dzieje wokół nas. Panie komandorze, wykładnia dynamiczna czy statyczna? Paralizator objęty prawem do posiadania broni? Zdecydowanie dynamiczna, panie profesorze, z wielu względów. Tutaj się zgodzę z panem doktorem, że kwestie zmiany stosunków społecznych i tak dalej, ale też patrząc z perspektywy mojej, że się tak wyrażę, specjalizacji, czyli prawa konfliktów zbrojnych, no zmieniają się środki i metody prowadzenia działań zbrojnych. Prawo konfliktów zbrojnych zmienia się znacznie wolniej. To nie zmienia faktu, że nie reguluje nowych metod i środków prowadzenia działań zbrojnych. I tutaj podobnie, tym bardziej, że druga poprawka do konstytucji tak naprawdę nie daje nieograniczonego prawa do posiadania broni, bo mówi wprost o tym, że tylko i wyłącznie obywatele Stanów Zjednoczonych, którzy nie zostali skazani za popełnienie przestępstw, mają prawo do posiadania broni, więc nie jest to kompletna wolna Amerykanka. Jasne. Słuchajcie, zaczynam się martwić, bo we wszystkim się zgadzamy, ale teraz chyba będzie trudniej. Pierwszy temat, który chcemy omówić, panowie, to kwestia taka, jak to jest na tej granicy z relacjami pomiędzy służbami. To znaczy wiemy, że mamy Straż Graniczną, mamy ustawę dotyczącą tej straży, ale mamy także inne służby, jeżeli można powiedzieć, innych umundurowanych ludzi, którzy tam się pojawiają. Mamy wojsko, mamy policję. Czy moglibyśmy zacząć, bo tutaj chyba jakiś pies leży pogrzebany. Jak to jest z pomaganiem na granicy Straży Granicznej przez inne służby? Najpierw, czy tutaj jest jakiś problem, czy prawo jest w tym zakresie całkowicie jasne? Panie doktorze. Znaczy, no moim zdaniem prawo jest to absolutnie jasne. W ustawie o Straży Granicznej mam taki przepis, który stanowi, że jeżeli siły Straży Granicznej nie wystarczą do zażegnania jakiegoś kryzysu, jakiegoś problemu związanego z granicą, no to do jej pomocy można wysłać siły zbrojne. I ten przepis, on obowiązuje, jak sprawdzałem, przynajmniej w tej formie, w której on jest dzisiaj, do 2015 roku, to nie jest jakaś nowość. Nie wiem, ile razy kierowano wojsko do pomocy Straży Granicznej, czy też policji, bo policja też ma taką możliwość wezwania wojska na pomoc. Ale co jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że Straż Graniczna jest ciągle formacją w tym sensie cywilną. Ona podlega ministrowi spraw wewnętrznych. I jeżeli wysyłamy wojsko do pomocy Straży Granicznej, to ono de facto staje się Strażą Graniczną. Czyli ono ma takie kompetencje i tylko i wyłącznie takie kompetencje, jak Straż Graniczna. Czyli jakby pomagając, staje się, uzyskuje kompetencje, prawa... Większe kompetencje,
a takie same obowiązki i prawa. A jak to się dzieje? Kto podejmuje decyzję o tym, żeby tej pomocy udzielić? Czy tutaj też mamy jasność? No, ustawa mówi, że na wniosek prezesa Rady Ministrów pan prezydent może delegować te jednostki wojska. Chyba że jest jakaś nadzwyczajna sytuacja, to minister obrony w jakiejś tam procedurze konsultacyjnej zawiadamy się pana prezydenta. Pan prezydent może zgodzi się bądź nie zgodzi na to wysłanie. To jest kwestia jakiejś technicznej procedury, która no, też nie wiadomo, czy jest dobrze napisana, bo w czasie pokoju prezydent nadzoruje siły zbrojne za pośrednictwem ministra obrony. Nie ma jakichś własnych kompetencji w tym zakresie, więc tutaj pewnie jest jeszcze problem na jakimś metapoziomie z tym, kto, jak i czy w ogóle może to wojsko wysyłać. Panie komandorze, czy pan zechciałby się podzielić swoją opinią? Jak pan ocenia ten obszar regulacji? Jak ta relacja pomiędzy ministrem, premierem a prezydentem wygląda? Czy to działa, czy nie działa? Czy tutaj są jakieś wątpliwości? No, teoretycznie powinno działać. Artykuł 11b ustawy o Straży Granicznej jest jednoznaczny. Podobna regulacja zawarta w artykule 18 ustawy o policji również jest jednoznaczna. Natomiast tu pan doktor przytaczał sytuację określoną przepisami tak zwanej ustawy o działaniach antyterrorystycznych, kiedy to minister obrony narodowej w trybie konsultacyjnym podejmuje decyzję o udziale pododdziału sił zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych, chociaż tutaj też pewne kuriozum, bo ustawa o działaniach antyterrorystycznych de facto traktuje o działaniach kontrterrorystycznych. Ale artykuł 11b ustawy o Straży Granicznej jest jednoznaczny. Tu powinien być wniosek prezesa Rady Ministrów i postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja natknąłem się z kolei na informacje przekazane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że postanowienie prezydenta o użyciu sił zbrojnych RP do wsparcia Straży Granicznej na polsko-białoruskiej granicy jest niejawne. I tu pojawia mi się pewien dysonans poznawczy, żeby nie powiedzieć zgrzyt, ponieważ zgodnie z przepisami Konstytucji i ustawy o publikowaniu aktów normatywnych. No, akty normatywne powinny być publikowane, postanowienia prezydenta powinny być publikowane w Monitorze Polskim, ale postanowienia niejawne siłą rzeczy w Monitorze Polskim publikowane być nie mogą. Ale panie komandorze, jeżeli możemy się zatrzymać na moment, bo to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo ja słyszałem o tym, że podobno jest trudność z odnalezieniem tych dokumentów, które mają potwierdzać, że po pierwsze premierzy wnioskowali, a prezydent się zgadzał. Czy, bo pan mówi to, mam wrażenie, jest drobnym takim przekąsem. Czy to nie jest tak trochę, że tutaj jest jakiś problem? To znaczy, że ta procedura tak naprawdę nigdy nie została wykorzystana? Może być takie podejrzenie? Ja jeszcze jedno zadam pytanie, bo teraz też mają być wprowadzone te zmiany dotyczące usprawnienia obiegu informacji, czy dotyczy też tych najważniejszych decyzji? Ma być tak, że te przekazywane ustnie czy drogą elektroniczną również mają być pewnie wiążące, bo żyliśmy w takim stanie. Tak, chyba o to chodzi, żeby nie było papierowego obiegu dokumentacji. Czyli teraz chyba, na to, że możemy elektronicznie. Panie komandorze, jeśli dobrze rozumiem te zmiany, no to tam jest tak, że właściwie telefon. No ale może to jest na przyszłość. Bo dla mnie tak naprawdę ja zadam bardzo proste pytanie, bo ja słyszałem, panie komandorze, pana wypowiedź. Więc nie byłoby miejscu tego problemu. Tak, kiedy pan w pewnym sensie powiedział pan, że nie wie pan nic o tym, ażeby którykolwiek z premierów, czy to rządu PiS-u, czy to obecny premier, wnioskował o takie użycie wojska. Czy tak rzeczywiście było? Czy to nie jest tak, że to jest jakby ucieczka formalna ministerstwa, które mówi, były wnioski, ale nie możemy pokazać? Więc nie wykluczam, że jest to pewnego rodzaju ucieczka, tak? Bo zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych no, nie mogą one być podawane do publicznej wiadomości. Więc jeżeli wniosek prezesa Rady Ministrów do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o skierowanie czy o zgodę na skierowanie pododdziału sił zbrojnych RP do wsparcia działań Straży Granicznej był niejawny, jeżeli postanowienie prezydenta RP w tej mierze było niejawne, no to siłą rzeczy nie mogły one zostać ogłoszone w Monitorze Polskim. Natomiast ja tutaj ponawiam pytanie, jak to się ma do przepisów po pierwsze Konstytucji, która stanowi wprost o tym, że akty normatywne podlegają ogłoszeniu, a po drugie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, która mówi wprost, że
Akty normatywne podlegają publikacji albo w Dzienniku Ustaw, albo w Monitorze Polskim. No zwłaszcza, wie pan, zwłaszcza, że tam da się przecież, wydaje mi się, wydać takie postanowienie, nie ujawniając żadnych informacji bardzo precyzyjnych, prawda? Jeżeli spojrzymy na postanowienia prezydenta, które zostały opublikowane w Monitorze Polskim, dotyczące użycia polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa, na przykład w Izraelu... To te nie były tajne, No właśnie nie były utajnione, były absolutnie jawne, ale nie zawierały szczegółów, które mogłyby narazić żołnierzy Sił Zbrojnych RP na jakiekolwiek niebezpieczeństwo związane z opublikowaniem struktury, składu, wyposażenia tych kontyngentów wojskowych. Więc ja tego argumentu... Ja tego argumentu o tym, że te postanowienia były niejawne, przepraszam za kolokwializm, nie kupuję. No jasne, to zatrzymajmy się na chwilę tutaj, bo wydaje mi się, że to jest ważne, żeby to wybrzmiało. Znaczy mnie się wydaje, ja tutaj stawiam tezę, w oparciu o poszlaki pewne, że ktoś tutaj po prostu spieprzył sprawę. To znaczy, że generalnie legalne użycie wojska na granicy, które ma pewnie później wpływ na to, jak oni się czują, czy oni mają prawo robić to, czy mają prawo używać broni, tak naprawdę stoi pod dużym znakiem zapytania. Prawdopodobnie było tak, że nie było wniosków, nie było postanowień, a teraz próbuje się zachachmęcić, mówiąc, no to wszystko było tajne, a jak sam pan wskazuje, jakoś inne rzeczy nie były tajne, także dotyczące desygnowania wojska. Więc wydaje mi się, że tutaj jest jakiś problem i z tego problemu, bo wydaje mi się, że ten problem polega na tym, nasi żołnierze są na granicy, a trochę nie wiedzą w jakim charakterze, że tak powiem, czy oni pełnią funkcje wojskowe, czy może pełnią funkcje Straży Granicznej, czy mają takie same uprawnienia jak Straż Graniczna, czy też nie. To jest dla mnie kluczowy moment tej całej dyskusji. Ja zgadzam się z tobą, choć ja tak, no nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie, więc się przygotowywaliśmy do programu. To ja czytając to wszystko, to jest dla mnie tak archaiczne i tak jakby nieżyciowe, nieprzystosowane do sytuacji, dynamiki w ogóle takich zdarzeń. Zastanów się, gdzie to publikowanie, pisanie, no przecież to jest tak, że coś się dzieje, trzeba reagować. To nie ma nawet przestrzeni. Ja tak sobie myślę, jeżeli problemem technicznym w wysłaniu wojska jest publikacja jednego... To jest jakiś absurd. Publikuje się w parę minut. Już to jest w ogóle Dziennik Ustaw jest i Monitor Polski jest elektroniczny. To publikowanie tego, obieg dokumentów między prezydentem... Dlatego kurierem miało jechać, to przecież to jest chyba najmniejszy problem. Oczywiście, ale ja bym chciał z tego wyprowadzić pewne twierdzenie, które mnie bardzo uderzyło w innych wypowiedziach pana komendora. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żebyśmy do tego wrócili. Panie komendorze, czy pan zgodziłby się z takim twierdzeniem, że te problemy, o których my tutaj mówimy, czy wnioskowali, czy nie wnioskowali, czy prawidłowo wnioskowali, czy było postanowienie, czy nie było postanowienie, przyczyniło się jednak do jakiejś takiej niepewności, w jakim charakterze ci żołnierze tam są i jakie uprawnienia oni mają? Mówisz niepewności żołnierzy? Żołnierzy, tak, niepewności tego... To byłby dramat. Jeśli taka sytuacja by miała miejsce, to jest taki dramat, że ja nawet nie wiem, ale co to powiedzieć. Pozwól powiedzieć, bo chyba akurat taki dramat ma miejsce. No, moje ocenie niestety tak. Teraz spójrzmy na to, co się działo przez ostatnie, powiedzmy sobie, 10, może 14 dni, kiedy zamiast spójnej i jednolitej strategii komunikacyjnej w tym samym rządzie mamy tak naprawdę gaszenie pożarów, czy jak to się określa po angielsku, damage control, po stronie różnych centralnych organów administracji. Od premiera, przez ministra obrony narodowej, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, aż po szefa sztabu generalnego, który raptem parę dni temu przyznał, że właśnie rozpoczynają się szkolenia dla żołnierzy z użycia broni gładkolufowej z amunicją niepenetrującą. No dobra, ale to zatrzymajmy się na chwilę tutaj, bo dla mnie... Zaraz, panowie. Panie komendorze, stawia tezę, że ci żołnierze faktycznie tam, ja nie mówię o ich dowódcach, że na nich że wojsko funkcjonuje tak, że żołnierz czyta sobie rano internet, widzi, że jest zamieszanie i nie wie, jak się ma zachować na granicy? To ja jestem przerażony. Tu chodzi o to, że ci żołnierze, którzy tam są, oni
uzyskiwaliby uprawnienia Straży Granicznej, czyli między innymi prawo zajmowania się bronią palną, gdyby ta cała procedura, o której mówimy, została doprowadzona do końca. Ponieważ ona nie została doprowadzona do końca, to oni, jak powiedziałem, nie wiedzą, w jakim są charakterze i chciałbym, żebyśmy to pogłębili. Ale żołnierz wykonuje rozkazy. I... No dobrze, ale to zapytajmy panów, pana komandora, który się też w tej kwestii wypowiadał. W jakim charakterze jest żołnierz wtedy, kiedy jest właściwie delegowany? Jak rozumiem, wtedy zachowuje się, ma takie same kompetencje jak Straż Graniczna, a jak żołnierz jest niewłaściwie delegowany na granicę, to w jakim charakterze on tam jest? Co on może? Ale nie, poczekajcie, bo to wróćmy do tego, bo ja nawet nie mogę tego słuchać. Chcecie powiedzieć, że ci żołnierze, którzy są na granicy, oni się zastanawiają, czy właściwie zostali tam wysłani, czy nie? No, nie mówię, że oni się zastanawiają. Panie mecenasie, tak. Panie mecenasie, ja chciałbym zacząć od czegoś jeszcze bardziej podstawowego. Jeżeli postanowienie prezydenta RP o użyciu sił zbrojnych do wsparcia działań Straży Granicznej było niejawne, nie podlegało publikacji, to jak to się ma do wyroku Trybunału Konstytucyjnego? Nie, panie komendorze, ja co innego w ogóle pytam. Ale dobrze, ale do tego dojdziemy za chwilkę, tak? Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego o sygnaturze U5/07, w którym Trybunał stwierdził, że wszelkie akty normatywne dotyczące ograniczenia praw i swobód obywatelskich gwarantowanych konstytucyjnie muszą mieć rangę co najmniej ustawową. Ale panie komendorze, to my się zgadzamy. Nie, ale to jest o co innego. Mamy wątpliwości. Są w różnych stopniach, strzelam, i jakaś liczba, nie wiem, 500 żołnierzy. Przecież oni wykonują rozkazy swoich przełożonych. Jeśli my żyjemy w kraju, gdzie żołnierz, który tam ma bronić tej granicy, kontestuje, czy właściwie został wysłany gdzieś, powiedzmy, pomiędzy prezydentem a premierem, a ministrem obrony narodowej pisma i dlatego on nie wie, czy jego status tam jest pewny, czy niepewny, to my w ogóle zamknijmy tą armię. Dobrze, ale zbadajmy, czy tak rzeczywiście jest. To my w ogóle zlikwidujmy tą armię, no bo to przecież to jest... Panie mecenasie, nie. To nie żołnierze kontestują, tylko wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Ale nie, stop. Czekaj, ja zadałem wprost pytanie, nie, ale nie uciekajmy od tej odpowiedzi. To nie jest ucieczka, to jest bardzo ważne. Żołnierze nie kontestują. Żołnierze wykonują rozkazy. No właśnie. Żołnierze złożyli przysięgę wojskową. Ja to wszystko wiem. No. Dobrze, tylko że teraz dochodzimy do absurdu, w którym organy ścigania, wymiar sprawiedliwości kwestionuje możliwość użycia broni palnej przez żołnierzy skierowanych na granicę, ponieważ podstawy prawne do ich skierowania tam są wątpliwe. Ale to już przechodzimy do odpowiedzialności. To jest bardzo ważne, bo masz sytuację taką, w której jeżeli żołnierze wiedzą, że wyciągnięcie broni i strzelenie z niej później będzie przedmiotem postępowania karnego, dlatego, że i ktoś powie, sorry, wy tutaj jesteście w takim charakterze, że wy nie możecie tego zrobić, no to się roznosi i to ma znaczenie. No ale poczekaj, ale żołnierz nie może za to odpowiadać. To no tak no nie działa. Może. Żołnierze, zupełnie inne przepisy są problemem dla żołnierzy. To nie, to ja się nie zgadzam. W takim razie po co projektowane regulacje przewidują nowe kontraty stwierdzające, że użycie broni przez żołnierza sił zbrojnych RP zgodnie z obowiązującymi przepisami nie stanowi przestępstwa. No właśnie. No właśnie że żyjemy w kraju, w którym moim zdaniem ktoś przespał 30 lat i tego, ale co Boguś, się no dzieje. Właśnie nieprawda, dlatego że gdyby oni zostali tam skierowani, ja tak to rozumiem, legalnie, całkowicie transparentnie, to zadziałałby przepis ustawy o Straży Granicznej, który mówi, że ci żołnierze mają takie same uprawnienia jak Straż Graniczna i mogą normalnie... Ja wiem, Marcin, paradoksalnie żołnierz na granicy ma mniejsze uprawnienia niż strażnik, ja rozumiem. Ale właściwie on nie ma żadnych uprawnień. Właściwie nie ma żadnych uprawnień. Na tym polega problem. Znaczy, bo jakby proszę. Problem pewnie Ale nie wynika to z legalności lub nielegalności przez obiegu dokumentu. Ale wyobraź sobie, poczekaj, ja ci to wytłumaczę, jak to jest. Wyobraź sobie, że jesteś na granicy i mówisz, jestem żołnierzem, mam broń, ktoś mnie atakuje, używam tej broni, strzelam w powietrze. I potem przychodzi do ciebie ktoś i mówi, sorry panie żołnierzu, nie mógł pan tego zrobić. Jak to nie mogłem tego zrobić? Przecież jestem tutaj tak jak Straż Graniczna. My
myli się pan. Nie, ale jest to pan tak nie działa, Marcin. No właśnie pan komendant. W ogóle to tak, ale kompletnie to tak nie działa. Jeżeli masz ryzyko no sankcji... No nie, to kompletnie tak nie działa. No nie, panowie. Ale to... Żołnierze wykonują rozkazy, to w ogóle tak nie działa. Użycie przymusu bezpośredniego powoduje jakby, nazwijmy, najazd wewnętrzny i zupełnie inną procedurę zakaże. To jest zupełnie inny case. Ale ryzyko takiego najazdu i ryzyko postawienia ci zarzutu zależy od tego, jakie jest otoczenie prawne. No ja wiem, ale opowiadałem wam, że oddziały prewencji policji, co tam przyjeżdżały, lały armatkami, strzały z broni gładkolufowej pomiędzy papierosami, rozganiały to towarzystwo. Ale oni akurat chyba takiego problemu nie mają. Panie doktorze, znaczy, proszę powiedzieć. Jakby problem jest mnóstwo, ale zacznijmy od początku, jak to się mówi. Nie można używać wojska jako formacji militarnej, uzbrojonej w czasie pokoju na terenie kraju. Kropka. No teraz są propozycje zmian. No właśnie. Okay. Ale nie można. To jest nie można. Tak. Znaczy, jeżeli przyszedłby dowódca i powiedział żołnierzom, słuchajcie, macie tu broń, idziemy na Warszawę i coś tam będziemy robić, to powinno się zapalić każdemu żołnierzowi światełko. No ale przecież my nie możemy z długą bronią chodzić sobie po Warszawie i robić różnych rzeczy. Czyli muszą mieć specjalne podstawy, żeby to robić. Musi być, jak rozumiem, ten rozkaz. On idzie od góry do samego dołu. Jesteście delegowani, wasz oddział, wasz batalion, jak to się tam nazywa, do pomocy Straży Granicznej i będziecie teraz pomagać Straży Granicznej, macie uprawnienia Straży Granicznej. Z czego to wynika? Bo jest specjalny przepis, mówi o tym, że jeżeli oni są właściwie delegowani, to uzyskują takie same uprawnienia jak Straż Graniczna. I jakby nie ma możliwości, żeby wojsko tam było bez żadnego trybu. Znaczy, jeżeli tam jest żołnierz, który nie wie, po co mu dali broń i co on tam ma robić, to on w oczywisty sposób jest tam nielegalnie, jakby, bo nie możemy tak wojska używać. I teraz oczywiście powstaje problem tego rozkazu, nie? Że on ma wykonać rozkaz, ale on też może odmówić wykonania rozkazu, jeżeli rozkaz prowadzi do popełnienia przestępstwa lub jest w oczywisty sposób bezprawny. No i teraz tak, jeżeli dali mi broń, kazali iść tam, nie powiedzieli dlaczego, to każdy żołnierz powinien wiedzieć, nie mamy stanu wojny, przynajmniej gdybyśmy mieli stan wojny, to wojsko byłoby pewnie pierwszą organizacją, która by o tym wiedziała. Nikt nam nie powiedział, że mamy stan wojny, dali nam broń, kazali gdzieś iść, w związku z tym powinniśmy się zapytać, dlaczego tam idziemy, na jakiej podstawie. Więc ja jestem krytyczny co do tych wszystkich procedur i to już kiedyś wyraziłem takie zdanie, że troszeczkę jest takie, lubimy państwo bez żadnego trybu, bo jest wtedy szybko, łatwo i przyjemnie, ale ja zakładam, że była jakaś decyzja o delegowaniu tych żołnierzy. Czy to było jawne, niejawne, to nie ma znaczenia, oni tam są. Zakładam, załóżmy na chwilę, będąc takim adwokatem diabła troszeczkę, że wszystkie te procedury były dopełnione. No i oni są tam jako Straż Graniczna. No, ale właśnie chyba nie były dopełnione, dlatego że po pierwsze nie można znaleźć tych dokumentów. No to... ja wam powiem tak, bo to jest tak, Marcin, tylko to nie może ten problem dotyczyć żołnierzy. Boguś, ale muszę to wyrazić. Moim zdaniem za ten cały bałagan odpowiadają politycy, którzy nie dopełnili tego, ażeby otoczenie prawne obecności żołnierzy na granicy było całkowicie przejrzyste i w związku z tym, ponieważ nie było przejrzyste, no to służby prawne, między innymi wymiar sprawiedliwości, działał w takich warunkach, w jakich działał. To znaczy każde użycie, w pewnym sensie z tego, co pan doktor mówi, to jest tak, że użycie przez żołnierza broni na granicy byłoby traktowane jak użycie w Warszawie. W pewnym sensie, prawda? Dlatego, że on z punktu widzenia prawnego, jeżeli to się rozniosło, to ci żołnierze mieli wątpliwości, czy oni mogą to zrobić. A gdyby był wniosek premiera, czy to rządu PiS-u, czy to rządu PO, gdyby było normalne postanowienie prezydenta, tego wszystkiego by nie Marcin, było. Marcin, to ja ci powiem, jak działa wojsko. To ktoś tym dowodzi. To ten... A byłeś kiedyś? No, ale przez lata jestem blisko. To ktoś tym dowodzi. Jeśli jesteś dowódcą takiego oddziału, czy to ja nie wiem w ogóle, ilu ich tam było, i wiesz, że jest taka sytuacja, no to nie możesz tych ludzi wysyłać na, powiedzmy, na... No tak de facto ale na śmierć. Ale tu się zgadzamy. No. Ja bardzo im współczuję, bo ja podejrzewam, że mechanizm był taki. Oni byli tam i ta niejasność sytuacji spowodowała, że komuś do tyłka ktoś się dobrał i poszła informacja. Ale broń teraz... to nie jest zabawka, jej nie używasz, wiem, ale... nie planujesz trzy dni wcześniej, że coś... Ale uznano, że panie, to jest wina... Panie mecenasie, ale dobrze, my mówimy cały czas o sytuacji, w której tego typu zadania powinny realizować służby ochrony porządku publicznego, a nie siły zbrojne RP. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia... Zgoda. A druga kwestia jest taka, że nawet w strukturach sił zbrojnych RP funkcjonuje formacja, która jest przygotowana, ustawowo umocowana i należycie wyszkolona i wyposażona do prowadzenia tego typu działań. Tą formacją jest żandarmeria wojskowa. Tak. I tej formacji na granicy właściwie nie ma, poza sytuacjami, kiedy
za przeproszeniem zawija się żołnierzy, co do których Straż Graniczna złożyła zawiadomienia o naruszeniu zasad użycia broni. To wiecie co, ja stawiam inną tezę taką. Przepraszam, że panu przerwę, bo ty tak powiedziałeś szeroko politycy, ale moim zdaniem to jeszcze bardziej odpowiedzialny jest ktoś, kto w strukturach wojskowych, w jakiejś randze, nie wiem, generała, jakiegoś innego oficera, to de facto te decyzje podejmował pod presją polityczną, wysyłając ludzi, którzy są mu podwładni, w cudzysłowie na śmierć. No to jest skandal. Wysyłał ich w sytuacji ogromnej niepewności. To nie, to większy niż politycy. To jest hierarchiczna organizacja wojsko i tam są po prostu przełożeni. To nie działa sobie tak jak uniwersytet czy jakakolwiek inna ten. Więc jest jakiś rozumiem, wysoko postawiony oficer, który podjął tą decyzję pod presją polityczną i to jest skandal. Tak. I ten gość jest dla mnie do wycięcia. Ja się teraz bezczelnie wetnę w te dyskusje, ponieważ zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, oprócz żandarmerii wojskowej i szeregu innych służb, łącznie ze Strażą Parkową czy Strażą Leśną, co ciekawe, do użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej uprawnieni są również żołnierze tzw. wojskowych organów porządkowych. Kto to jest, proszę powiedzieć, przybliżyć? Co to są za ludzie? To są służby wewnętrzne jednostek wojskowych i służby garnizonowe. To są żołnierze służby wartowniczej, konwojowej, asystencyjnej i patrolowej. Oni też mają prawo użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej pod jednym warunkiem, że zostaną do pełnienia tej służby zaprzysiężeni zgodnie z postanowieniami regulaminu ogólnego żołnierza Wojska Polskiego. Dawno temu, kiedy ja jeszcze byłem pod chorążym na szkoleniu unitarnym, tak zwane prawo użycia broni było częścią regulaminu ogólnego Sił Zbrojnych RP. Trybunał Konstytucyjny słusznie orzekł, że przepisy blankietowe nie mogą regulować kwestii zastrzeżonych przez Konstytucję dla ustaw. Bo mówimy tutaj o ograniczeniu praw i swobód obywatelskich, a nawet ograniczeniu prawa do życia w przypadku użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Dlatego przepisy, które funkcjonowały w regulaminie ogólnym i w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanych do ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zostały uchylone. Wszystko za przeproszeniem wciśnięto pod parasol jednej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Przepisy ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych odsyłają wprost do ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, jeżeli chodzi o uprawnienia i procedury związane z używaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Teraz dochodzimy do sytuacji, w której nie wiemy tak naprawdę, czy żołnierze pełniący służbę na granicy skierowani zostali do pełnienia tej służby w trybie artykułu 11b ustawy o Straży Granicznej, czyli do wsparcia działań Straży Granicznej, w związku z tym przysługują im tożsame uprawnienia, jakie zgodnie z ustawą o Straży Granicznej przysługują funkcjonariuszom Straży Granicznej, czy zostali tam skierowani w innym charakterze i czy zostali zaprzysiężeni do pełnienia służby patrolowej i czy stają się w związku z tym żołnierzami wojskowych organów porządkowych, którzy są uprawnieni, którzy są uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej zgodnie z prawem. Ale jeszcze na to wszystko nakłada się fakt, iż w zdecydowanej większości tym żołnierzom, tych żołnierzy nie wyposażono w żadne środki przymusu bezpośredniego, żadne, a wydano im tylko broń służbową z ostrą amunicją. Panie komandorze, ja mam do pana taką prośbę, bo nas słuchają ludzie, którzy nie ma, jakbyś pan przestał się powoływać na te przepisy, bo i tak nikt tego nie zrozumie, nie zapamięta. My wiemy, że pan to wie najlepiej, ale więc to będzie szybciej. Ale to poczekaj, de facto pan powiedział, powiedzmy, językiem profesjonalnym to, co ja starałem się powiedzieć językiem ludzkim. Czyli jest ktoś w strukturach armii, kto podjął decyzję, wiedząc, że jest pewna polityczna, faktyczna sytuacja niepewności prawnej, albo przynajmniej nie jest to oczywiste, powiedział: jedźcie tam, weźcie tą broń i tam chodźcie. No to jest skandal.
To jest dużo większy skandal niż to, co zrobili politycy. Absolutnie skandal. Tak, to jest taki skandal, że ja, gdybym się z tego stawał sprawę... No dobra, to, ale ogóle... to jest pierwsza bardzo ważna rzecz, którą udało nam się ustalić, ale to, co pan komandor mówi, jest moim zdaniem... Ale wojsko się opiera na zaufaniu do dowódcy, człowieku. Ja to rozumiem. Dobrze, ja to rozumiem i zgadzam się z tobą. Dobrze, to teraz jak ja, jako żołnierz, mam zaufać dowódcy, który no mi mówi, że mam jechać na granicę, dostaję broń przydziałową, karabinę, no jest beret, w ogóle. Czy tam grot... z ostrą amunicją, nie, to jest szok, dowódca jednocześnie każe mi zakleić ten magazynek taśmą samoprzylepną, żebym, broń Boże, nie użył tej ostrej amunicji, a jednocześnie ja mam w głowie formułki ze szkolenia, które mówią mi, że broni służbowej mogę użyć tylko i wyłącznie jako środka ostatecznego, w przypadku gdy użycie... środków przymusu bezpośredniego okazało się niewystarczające, tak. Albo ich użycie jest niemożliwe. A, tak? nie masz innych narzędzi? Nie, no to jest szok dla mnie. To jest szok. Natomiast, panie komandorze, pan mówił, ja wiem, do czego pan zmierza, że dowódcy mogli tę sytuację trochę sobie ułatwić w pewnym sensie. Rozumiem, korzystając z czegoś, o czym pan przed chwilą powiedział. Czyli tak, mimo że żołnierz, przepraszam, tak powiem, normalny, broni normalnie w czasie pokoju nie może używać, to prawo do użycia broni ma żołnierz, który jest zaprzysiężony na... patrolującego żołnierza. Nie, no ja wiem, ale to oznacza, że dowódca, tak. Kiedy nawet miał wątpliwość, czy oni zostali skierowani prawidłowo, mógł ich zaprzysiąc, rozumiem, do pełnienia służby patrolowej, tak. I wtedy oni mieliby jasność, że mogą używać. Tak, dokładnie, zrozumiałem. To chyba chodzi tylko wyłącznie o patrol związany z jednostkami wojskowymi i tymi obiektami. Ale nie, to jest szersze. Jeżeli zajrzy pan do ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych... I były takie przypadki nieraz. Tak. To są przypadki, że służbę patrolową żołnierze pełnią poza jednostką wojskową. Tak. Były przypadki, o których mówili mi żołnierze... Mi też. ...że eskortując sprzęt wojskowy na pikniki organizowane przez Resort Obrony Narodowej w trakcie kampanii wojskowej, zostali zaprzysiężeni jako... służba konwojowa do konwojowania tego sprzętu wojskowego. To jest związane, kiedy konwojowali... Analogiczna sytuacja, tak? No pełnią z piwem i stoliki? Pełnią służbę patrolową na granicy. To dotyczy szczególnie jednostek specjalnych. Oni zawsze idą tym trybem, bo oni zawsze mówią... Ja bym się tu fundamentalnie nie zgodził, bo to byłoby tak bezczelne obejście... Ale działa od lat. Znaczy, jeżeli nie możemy wysłać wojska do jakiejś operacji w kraju w czasie pokoju, którą byśmy chcieli sobie... Chyba, że zaprzysiężemy. Wtedy, słuchajcie, zrobimy was teraz... Ale to działa od zawsze. Ja rozumiem, ale tak jest. Panie doktorze, to jest stan faktyczny, z którym... To znaczy, wspólne patrole... Ja nie mówię, że jest dobrze, mówię tylko, że tak to działa. Tylko, że wspólne patrole żandarmerii z policją też są na podstawie ustawy żandarmerii. Można wspomagać policję. Panie doktorze, ja panu mówiłem, tam mieszali te jednostki, przyjechały oddziały prewencji policji. Dobra, poczekajcie. Ale ustawa o żandarmerii wojskowej ma drugą część tytułu. I wojskowych organach porządkowych, tak. Do których zalicza się służby garnizonowe, służbę wartowniczą, służbę asystencyjną, służbę konwojową i służbę patrolową. Dobra, słuchajcie, najczęściej się używa patrolową, bo zatrzymajmy się na moment, wszystko. Dlatego że ja bym chciał zrobić takie mini podsumowanie tego, co do tej pory powiedzieliśmy, bo udało nam się naprawdę wiele bardzo ciekawych rzeczy ustalić, a nie chciałbym, żeby one umknęły. Ja myślę, że pierwsza rzecz, którą udało nam się ustalić w naszej dyskusji, to jest rzecz następująca. Nie mamy absolutnie jasności, czy najwyższe organy polityczne państwa, premier, prezydent i to bez względu na barwy polityczne, dołożyli należytych staranności, żeby legalna obecność żołnierzy... Znaczy mamy jasność, że nie dołożyli. Właściwie mamy jasność, że nie dołożyli i teraz próbują uciekać w jakieś twierdzenie, że to były jakieś tajne postanowienia i dlatego ich nie ma. Więc mamy sytuację taką, że pierwsza grupa ludzi, którzy mogli zachować się milion razy lepiej, to są oczywiście politycy. Teraz mamy to, o czym powiedziałeś, Boguś, sytuację, w której prawdopodobnie pod presją polityczną żołnierze zostali wysłani do pomocy Straży Granicznej bez jasnego wskazania. Tylko Marcin, jeszcze raz, bo ja dlatego ci przerywam, bo ty omijasz, zapominasz tą strukturę. To nie jest tak, że żołnierze są wysyłani. To oni, ci, którzy tam pojechali, dostali rozkaz od swojego przełożonego. Ale o tym właśnie mówię. To znaczy, ale jednocześnie słyszysz od pana komandora, że ktoś im powiedział tak, jedźcie tam, pomagajcie, ale
Właściwie nie, no, ale to jest ten skandal. Tak, nie, to jest, nie może się w wojsku zdarzyć dlatego, coś że takiego. Z jednej strony, gdybyście byli delegowani... Ale istota wojska jako, w ogóle zaprzecza takiej jako sytuacji. Służba, jako straż graniczna to byście mogli, a nie zostaliście. Gdybyście zostali zaprzysiężeni, to by było obejście prawa, ale przynajmniej ci ludzie wiedzieliby, co robić. Więc tak naprawdę bądźcie tam, ale nic wam nie wolno robić, ponieważ... Umocowanie prawne jest głęboko wątpliwe albo w ogóle go nie ma. I to jest skandal. Ale takiej rzeczy nie może się zdarzyć. Nie może się to zdarzyć. To jest zaprzeczenie w ogóle instytucji armii. I teraz mamy jeszcze trzecią rzecz, o której pan komandor zaczął mówić. Odchodzimy na moment od prawa, zaraz do niego wrócimy. Oni nie byli przeszkoleni do tego, żeby nie zostali wyposażeni właściwie. Nie mieli żadnych... Przeszkoleni. Niczego. Dla mnie to jest ważne, bo ja też słyszałem, panie komandorze, jak pan tłumaczył, pan widział, rozumiem, tych żołnierzy i w jakich, no nie wiem, na jakichś nagraniach, kiedy oni używają tam tarcz czy tego żelu tarczowego i tak dalej. Proszę powiedzieć, dlaczego pan uważa, że... Na jakiej podstawie twierdzi pan, że oni nie zostali właściwie przeszkoleni? Czy to po prostu oko żołnierza widzi, że oni się posługują niewłaściwie? To jest wiedza powszechna. Znaczy wiedza powszechna w dużej mierze owszem, no bo jeżeli używa się miotacza żelu pieprzowego czy gazu łzawiącego, kierując go pod wiatr, no to... To jest wiedza powszechna, tak? No tak, a co to z tarczą? A co z tymi tarczami? Bo te tarcze są dla mnie ważne, bo ja rozumiem, że prawdopodobnie one były używane przez tego chłopaka, który tam zginął, tak? On tam był... No właśnie nie były używane. Nie były, bo nie wiedział jak. Tarcze były używane dopiero po dotarciu na miejsce patrolu Straży Granicznej, gdzie... I to też ciekawostka, tak? Żołnierz, który został wtedy ciężko raniony, udzielano mu pierwszej pomocy, w stronę funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy lecą różnego rodzaju obiekty, kamienie, gałęzie itd., itd. Natomiast samochód Straży Granicznej zatrzymuje się w pewnej odległości od tego leżącego na ziemi żołnierza, a dopiero po kilkunastu sekundach cofa się, tak żeby odgrodzić tych migrantów z zapłotu od tego rannego żołnierza i osób udzielających im pomocy. I wtedy żołnierze wyciągają te pleksiglasowe tarcze, opierając je o dach tego pojazdu Straży Granicznej, niejako tworząc pewnego rodzaju dach nad tym rannym żołnierzem i udzielającymi mu pomocy, gdzie jeżeli oni te tarcze mieli wcześniej, bo to nagranie niestety, które ja widziałem, było cięte, było edytowane, więc nie jestem w stanie wypowiedzieć się całkowicie pewnie co do tego, kiedy i kto te tarcze posiadał. Tak? Natomiast w takiej sytuacji, jeżeli żołnierze te tarcze posiadali wcześniej, to powinni byli stworzyć swoisty kordon przed tym rannym żołnierzem i osobie. No tak, ale panie komandorze, obaj wiemy, że żołnierze nie są w ogóle szkoleni w tym zakresie. No więc właśnie do tego zmierzam, tak? Żołnierze co do zasady, z wyjątkiem żandarmerii wojskowej... Dokładnie, nie mają pojęcia o używaniu tarczy. I ewentualnie wojsk specjalnych nie szkoli się z użycia środków przymusu bezpośredniego. Kompletnie w Polsce. Dlaczego wojska specjalne? Dlatego, że wojska specjalne są szkolone również do działań kontrterrorystycznych, których zadaniem jest zazwyczaj ujęcie sprawcy, a nie jego likwidacja. Tak? A do ujęcia trzeba użyć środków przymusu bezpośredniego i tak dalej. Zabić. Panie komendorze, a ja mam do pana takie pytanie wprost, bo pan się tym interesuje, bo to jest też wiedza powszechna. Ja znam tych chłopaków różnych i też przed tym porozmawiałem dosyć sporo z kilkoma też takimi, co tam byli. Wie pan, że tam przyjeżdżały oddziały prewencji, które sobie radziły z tym całym towarzystwem pomiędzy jednym papieroskiem a kawką, a drugim. Jeszcze miały dobrze płacone i w ogóle nie było żadnego problemu kompletnie. Tylko oczywiście się później zaczęły demonstracje, mecze i inne, więc za darmo ich wysyłali z powrotem do Warszawy i wiecie, na jaki pomysł tam wpadli? Żeby mieszać te oddziały prewencji z tymi oddziałami Straży Granicznej, że może tamci się przy okazji wyszkolą i będą umieli tego używać. Słowo daję. I to nie był jednorazowy przypadek. Tam doszło do sytuacji, w której świadomie mieszali te oddziały policji prewencji i tych, którzy byli na miejscu, żeby tamci się nauczyli od tych z prewencji, jak sobie z tym poradzić. To już nie jest państwo z kartonu, bo karton jest nieraz solidniejszy. To jest w ogóle nie do wiary ta sytuacja. Dobrze, więc tego typu szkolenia powinny były mieć miejsce przed skierowaniem
tych funkcjonariuszy czy tych żołnierzy do realizacji tych zadań. Ale ja tutaj jeszcze pozwolę sobie niejako nawiązać do zapowiedzi tych zmian legislacyjnych przedstawionych po intensywnym weekendzie pracy przez ministra Kosiniaka-Kamysza, bo tutaj też czuję się, że się tak wyrażę, osobiście wywołany do tablicy, kiedy minister mówi o tym, że nie ma dotychczas regulacji umożliwiających użycia broni palnej w przypadku podjęcia próby nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przemocą przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, pojazdu itd., itd. Więc taka regulacja jest zawarta w artykule 45 obecnej ustawy o środkach przymusu bezpośredniego, więc ja tego nie kupuję. Tak samo jak nie kupuję narracji w stylu, no bo przecież teraz użycie broni i po zmianach nie będzie stanowiło przestępstwa. Jak może stanowić przestępstwa? Użycie środków przymusu bezpośredniego czy broni palnej zgodnie czy na mocy przepisów ustawy i zgodnie z przepisami tej ustawy. No więc narracja, przepraszam za brutalne i kolokwialne określenie, dla pelikanów, bo ja sobie nie... Tak jest. Dla mnie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której szanujący się polityk wychodzi na konferencję prasową i czyta projekt przepisów, który jest de facto kopią już istniejących regulacji. Panie komendorze, ja panu odpowiem, tak uproszczę to, ponieważ to jest odpowiedź na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, żyjemy w okresach wyborczych i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, jest tak dokładnie, jak pan mówi. No po prostu doszło do takiej sytuacji, że teraz, my wielokrotnie o tym wspominaliśmy, jest taki moment bycia szeryfem, więc jak się to, powiedzmy, zrobi jeszcze raz i powie ludziom, to jest jakiś tam kapitał polityczny, no bo to jest ten moment, w którym należało... No tak. Można, no ale wiecie co, ja cały czas chcę pokazać, że to wszystko tak naprawdę byłoby niepotrzebne. Ja jestem przerażony tymi wojskowymi najbardziej. Mogą korzystać strażnicy graniczni i mogliby korzystać żołnierze, gdyby zostali legalnie, że tak powiem, skierowani do tego, żeby... No i przeszkoleni, żeby jeszcze wiedzieli oczywiście jak. Tak, ale chodzi mi o samą przestrzeń prawną, bo tam jest takie powiązanie, jeżeli dobrze pamiętam, proszę mi powiedzieć, jest ustawa dotycząca Straży Granicznej, która mówi, że jeżeli wojsko zostaje skierowane prawidłowo, to ma te same kompetencje co Straż Graniczna i jest odesłanie do między innymi artykułu 45. A te kompetencje to są te, które są w ustawie, o środkach przymusu. Więc dało się to zrobić spokojnie, a zabrakło teraz tej wyobraźni na samym początku. Ja jestem przerażony tymi, którzy wydali te rozkazy. Tak. Mhm. I teraz ciekawostka, bo zgodnie z artykułem 45 ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, teoretycznie broni palnej w przypadku takiej gwałtownej próby przekroczenia, nielegalnego przekroczenia granicy państwowej przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub na przykład pojazdu, broni palnej mogliby użyć nawet funkcjonariusze Straży Parkowej albo Straży Łowieckiej. A my mówimy teraz, że wreszcie sprawimy, że żołnierze nie będą podlegać karze za użycie broni w takiej sytuacji. To jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne. No, ale to jest bardziej moim zdaniem kwestia tego kontratypu, bo to jest jakby usankcjonowanie jakiejś sytuacji, bo ja jestem dużym fanem tej instytucji. Historię, panie doktorze, nam pan powiedział, tam się dużo zmieniało nawet dzisiaj jeszcze. Proszę. Tak. Znaczy, jakby, po co w ogóle kontratypy? No bo kontratyp to jest takie rozwiązanie prawne, kiedy mamy jakąś kolizję wartości, nie możemy wartości obu chronić naraz, a powinniśmy, chcielibyśmy, więc musimy kogoś wybrać. Obrona konieczna, prawda? No, powinniśmy chronić życie każdego człowieka, no ale jak jest napastnik, jest ofiara, coś musimy wybrać. Nie możemy chronić życia, zdrowia napastnika i ofiary, tego się nie da zrobić. Ustawodawca dla nas, obywateli, projektuje takie przepisy, rozstrzyga sobie kolizję. Drugim pomysłem na rozstrzyganie tego typu kolizji jest właśnie pisanie dla urzędników, dla organów państwa przepisów kompetencyjnych. To znaczy, możesz ograniczyć wolności i prawa obywatelskie, nie wiem, zatrzymać, przeszukać pana profesora, laptop przeszukać, ale tylko w określonych sytuacjach. I tu mamy jakąś procedurę. Jak dopełnisz tej procedury, działasz legalnie, no i w oczywisty sposób nie popełniasz przestępstwa. No, tak. Jak cię działa legalnie, się nie popełnia przestępstwa. To jest oczywiste dla studenta pierwszego czy drugiego roku prawa. W ogóle to jest nawet intuicyjne pewnie dla każdego. Natomiast jeśli nie dopełnisz tych obowiązków, wkroczysz w czyjeś prawa i wolności, to jest problem. Tak.
ten problem z punktu widzenia prawnego może być rozwiązany na wielu szczeblach dyscyplinarnym, odszkodowawczym, ale też karnym, jeżeli już to jest jakieś dość intensywne wkroczenie w prawa i wolności. No i teraz tak, nigdy jakby z punktu widzenia prawnego kontratypy w tym rozumieniu, o którym ja mówiłem, czy obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności, to co kodeks karny daje nam, obywatelom, nie były potrzebne dla funkcjonariuszy, bo funkcjonariusz ma swoją instrukcję, swoje przepisy, jak on się ich trzyma, To działa legalnie, po prostu jest wszystko okej. Okay. Co najwyżej, jak nam się to nie podoba, możemy jakieś odszkodowanie dostać, to jest trzeciorzędna sprawa. Znaczy może nie trzeciorzędna, ale nieistotna w tej perspektywie. Dlatego nigdy tych kontratypów nie było potrzeba pisać dla służb, bo z istoty kompetencji służby wynikają granice legalnego działania. Oni nie potrzebują kontratypów, bo oczywiście, jeżeli trzymają się procedury, oczywiście, jeżeli strzelają legalnie, to nie potrzebują kontratypów. Czyli jeżeli mamy sytuację, w której mamy napad rabunkowy, jest policjant i on widzi, że uzbrojeni rabusie chcą, mają broń, grożą, mogą kogoś zastrzelić, on może legalnie użyć broni. Trzeba przyznać, że poza wyjątkami działa to u nas. Okay. Jasne, jest jakaś instrukcja, nową konstrukcję. Tak, jest przepis, który dokładnie mówi, w jakich przypadkach może to zrobić. Działa legalnie, użył broni, czy on tam zastrzelił, czy nie zastrzelił, działa legalnie, nie popełnia przestępstwa. Tak. A teraz w związku z tym, że no to w sumie o czym pan komandor wskazywał, zabrakło szkolenia. Mamy przepisy, one są napisane moim zdaniem całkiem czytelnie, co więcej one są od 90 roku ustawione. I pozwalają skutecznie działać i bronić się. Od 34 lat mamy te same przepisy. To nie jest jakiś nowum, które się pojawiło. Ale nie mamy szkolenia. Żołnierze nie wiedzą, jak używać broni, w jakiej procedurze, w jakich sytuacjach, kiedy to jest dozwolone, niedozwolone. Nie są też szkolenie czasem od strony technicznej z użycia tych środków przymusu bezpośredniego i tak dalej. W związku z tym ustawodawca mówi, no dobrze, mamy problem, bo zawaliliśmy na całej linii od braku szkoleń po nie do końca precyzyjnie napisane przepisy. W związku z tym czyścimy to wszystko w taki sposób, że dajemy wam glejt. Ja bym nazwał to licencją na zabijanie. Okay. Z tego względu, że ten projekt kontratypu, który ma trafić do kodeksu karnego, to jest nieprawdopodobnie szeroki. On tam wskazuje, że nie tyle ma się coś złego zdarzyć, ma jakiś być zamach na życie, zdrowie takiego żołnierza. Nie, wystarczy, że żołnierz działa w celu odparcia takiego zamachu, czyli wystarczy, że jego motywacją jest odpieranie zamachu, niezależnie, że zamach faktycznie istnieje. To jest jakieś jego wyobrażeniu coś się niebezpiecznego dzieje. Zamach, czy jakieś przygotowanie do zamachu, czyli ktoś widzi jakąś grupkę osób, zaczyna do nich strzelać z naruszeniem tych reguł. To rzeczywiście w tym kontratypie to jest bardzo niepokojące, że tam jest wskazane, że jeżeli żołnierz, policjant czy strażnik graniczny z naruszeniem zasad użycia broni środków ich użyje w celu jakimś tam, to nie popełnia przestępstwa, czyli de facto działa legalnie. Okay, no czyli to jest w tym sensie licencja na zabijanie, że ona mówi tak, macie przestrzeń, w której możecie działać i tutaj skutecznie, normalnie powinniście móc działać, ale my dajemy wam możliwość właściwie powiedzenia, pieprzę te reguły, będę działał poza nimi i tak się nic mi nie stanie. Pozwolę się, znaczy rozumiem wywód prawny i to jakby wszystko rozumiem, co pan powiedział, ale pozwolę się nie zgodzić jakby z intencją. No bo tu moim zdaniem tu chodzi o to, że tego typu decyzje są podejmowane o użyciu broni chociażby. Zazwyczaj w sytuacjach takich nie, o jakie pan wspominał, ale w takich sytuacjach ekstremalnych. No i teraz moim zdaniem tak chciałbym wierzyć, wprowadzenie tego kontratypu to jest tak jak pan porównał do obrony koniecznej. Mamy przecież sytuację przekroczenia obrony koniecznej. To nie jest tak, że w każdej sytuacji obrony koniecznej i prawdopodobnie w tym wypadku będzie tak samo. No, chodzi o to... No ale poczekaj, przekroczenie obrony koniecznej jest nielegalne. No ja wiem. A tutaj przekroczenie tych procedur będzie legalne. No nie. I to każde przekroczenie, niezależnie czy po prostu ja użyję... Jest minimalne czy... Minimalne czy bardzo... Ale jest ten słynny taki przypadek, który się zdarzył, nawet teraz sprawdziłem chyba w 99 roku w Bytomiu. Samochody z przyciemnionymi szybami. Podchodzisz do takiego samochody są przyciemniane szyby, zatrzymujesz i otwiera się szyba i ktoś z zabawki do ciebie celuje. No musisz go zabić. Policjanci nie wyjęli broni i zginęli. Moim zdaniem dotyczy takich. Jakby też nie ma jakichś większych wątpliwości, że jeżeli żołnierz, czy policjant, czy strażnik działałby w jakimś takim absolutnie usprawiedliwionym, błędnym przekonaniu, że zaszły te okoliczności, to
ustawa o tych środkach to zawiera, to znaczy my tolerujemy pewien błąd. Im bardziej dramatyczne konsekwencje są... Tu jest ten problem. Praktyka jest zupełnie inna. Użyjesz środków przymusu bezpośredniego i nim się w ogóle obejrzysz, już jesteś, masz prokuratora, ale, kontrolę wewnętrzną, zamiast jeść czekoladę i odtrząsnąć. Proszę zwrócić uwagę, a jak jest w przypadku obywateli? Jeżeli mamy trupa albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, to jeżeli ja się tłumaczę, że to była obrona konieczna, to i tak prokurator wszczyna postępowanie i czeka, żeby sąd rozstrzygnął. To jakby, zależy kiedy i w jakiej formule. Odcinają cię od bliskich. Panie komandorze, proszę. Ale my mówimy teraz o obronie koniecznej, a tutaj trzeba wskazać wprost na to, że ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej zezwala na użycie broni palnej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z artykułem 2 tej ustawy, między innymi w przypadku konieczności odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. Więc ja jeszcze raz spytam, po co mamy tworzyć kontratyp w sytuacji, w której przepisy rangi ustawowej wprost zezwalają nam na użycie broni. Ja odpowiem, ponieważ praktyka była taka, że jeśli dobrze rozumiem, to był przepis martwy, w sensie wszyscy wiedzieli, że praktyka będzie inna. I stąd jest, rozumiem, taka próba wyjaśnienia tej sytuacji, przy czym prawnie ma pan rację. Jeszcze raz. To ja jeszcze raz powołam się na kontratyp z artykułu 318 kodeksu karnego, czyli kontratyp rozkazu wojskowego. Jeżeli żołnierz zgodnie z prawem wykonuje rozkaz pełnienia służby patrolowej, albo zgodnie z prawem wykonuje rozkaz oddelegowujący go do wsparcia działań Straży Granicznej na granicy i używa broni palnej zgodnie z przepisami ustawy, to mamy tutaj nie tylko upoważnienie ustawowe do użycia tej broni palnej, ale jeszcze kontratyp, który stwierdza wprost... No tak, ale o tym mówiliśmy, że to jest skandal, że takiej sytuacji nie było. Panowie, ja myślę, że z tego... Ale również trzeba się zgodzić z panem doktorem, że jest skandal, że taka jest praktyka. Tak, ale też tutaj ja myślę, że pomiędzy panami, panem doktorem, panem komandorem, tak naprawdę rozumiem, nie ma sporu, bo obaj twierdzicie, że ten kontratyp jest niepotrzebny. To znaczy, ja go troszkę czytam inaczej niż pan komandor, bo to nie jest kontratyp, który jakby potwierdza to, że jak zadziałasz zgodnie z regułami, to nie odpowiadasz karnie, bo to jest oczywiste, tylko jak nie zadziałasz zgodnie z regułami i użyjesz tej broni wbrew wszystkim regulacjom. Myśmy rozmawiali, dajmy przykład, bo jedną z zasad rozumiem używania broni. Pan to tak, panie doktorze, rozumiał, że to tak ma być, jak pan mówi? To ja zupełnie tak, tam jest wprost napisane, że z naruszeniem. Podam ci przykład, myśmy z panem doktorem wcześniej rozmawiali. Jeżeli zasadą też nie mogliśmy broni w to uwierzyć. Też jest nie to, że to, ma być, że to ma być ostateczność, to znaczy, że jeżeli użyjesz tego jako pierwszego narzędzia, to jest z naruszeniem zasad, ale nie będziesz za to odpowiadał. No właśnie, ale to o to chodziło, że ale poczekaj, ale to teraz pierwsze, inny przykład. Ta ostateczność jest ale jeżeli narzędzie. Strzelasz, masz, ja rozumiem to w taki sposób, że masz jej użyć w taki sposób, żeby jakby spowodować najmniejszą możliwą szkodę, czyli na przykład jeżeli ty przekraczasz granicę i ja cię widzę, to strzelam ci w kolano, a jeżeli strzelę ci w głowę, to wyrządzam największą możliwą... Ale oczywiście, poczekaj, na podstawie Marcin, tego ale to jest inna sytuacja. Nikt mnie nie skaże. To chodzi w skrócie. To jest licencja. Ja wiem, ale do czego się to sprowadza? Jak widzisz, że ktoś wyjmuje broń, musisz go zastrzelić. I to jest ta dyskusja. Ja rozumiem, ale w tej sytuacji... Tam nie ma czasu ocenienia, czy go tak, ale w tej sytuacji, jeżeli patrzysz i nie wiesz, czy tam są dziki, czy ludzie, tak, i strzelasz w głowę, to też nie będziesz odpowiadał. Co więcej, na podstawie kontratypu, jeżeli tacy żołnierze, czy strażnicy, czy policja, to już mniejsza z tym, po prostu z naruszeniem tego reguł strzelaliby i zastrzeliby innego pogranicznika, który tam wszedł im na linię strzału, bo stał niedaleko i te kule latały, rykoszety były, to wiadomo, użycie broni jest dość zawsze niebezpieczną sytuacją, też nie będzie odpowiadał za narażenie kolegów na niebezpieczeństwo. Więc to jest problem. To jest problem, że nie jest mamy... na tyle przygotowany. Że i tam jeszcze w tym kontratypie rozumiem takie postanowienie, które właściwie odłączało go od granicy, prawda? Ja rozumiem, że jeden chyba z ostatnich postanowień, tylko to zostało poprawione. Gdyby pan mógł jeszcze o tym powiedzieć. Tak, jeden z tych elementów tego kontratypu to była możliwość jakby legalizacji niezgodnego z przepisami użycia broni i środków. W sytuacji, kiedy ktoś się nie podporządkował wezwaniu na przykład do porzucenia niebezpiecznego przedmiotu. Ja mówię, rzuć nóż.
No jak on rzuca, to nie strzelamy. A teraz jak on rzuci, możemy strzelić i właściwie nic rozumiem, się nie rozumiem, że ja dobrze rozumiem, że tego to w ogóle nie było powiązane z sytuacją. I to nie było powiązane. Mogło dotyczyć na przykład demonstracji w Polsce. Oczywiście. W Warszawie, to, tak? to z jakiegoś powodu to nie było. Ale teraz to poprawiono, rozumiem. Teraz to dopisano, okay. Ale zwróćcie panowie uwagę, to jest jakby wszystko, to jest takie podwójne, potrójne kwantyfikatory, jakieś ogólne przepisy w celu, w związku. To jest tak oddalone wszystko od siebie, że jak dzisiaj tak dyskutowaliśmy jeszcze z moimi kolegami, to właściwie, jeżeli ja widzę grupkę osób gromadzącą się przy płocie tym granicznym, żeby było jasne, jestem już na terenie Polski, ten płot jest przecież w głębi już troszeczkę naszego terytorium, i on któryś tam ma broń, no to według tego kontratypu to właściwie może to nie byłoby przestępstwem użycie w stosunku do nich na przykład broni palnej, już zostajemy przy tej broni palnej, w sytuacji takiej, jeżeli by policjant, czy strażnik, czy żołnierz ocenił, że zachodzi sytuacja, która będzie zmierzała dopiero do ataku na niego w przyszłości. Panie doktorze, wydaje mi się, że to się dzieje na granicy. Powiem panu, jak wygląda życie. Życie wygląda tak. I co by pan zrobił w takim razie? Ja rozumiem pana podejście. Podchodzą, stoją za tym płotem ludzie i wyjmują plastikowe pistolety. Nie jesteś w stanie ocenić dzisiaj nawet z 3 metrów i udają, że strzelają. To pan by uważał, ale pan doktor że nie należy mówił ich zabić. Na przykład, nie wiem, grupce młodzieży. Nie, ja wiem, ale mówmy o konkretnej sytuacji. Tak. No są, wyjmują plastikowe pistolety, za tym. Ja rozumiem, że odpowiedź jest taka, że obecne przepisy pozwalają na to, żeby się bronić w takiej sytuacji. Tak. No nie, ale się nie bronisz, bo to jest plastikowy pistolet. By było orzeczenie Sądu Najwyższego, które w takiej sytuacji mówiło, że jeżeli w istocie jest funkcjonariusz w takim fundamentalnym błędzie co do przesłanek tego użycia, on jest usprawiedliwiony, to wchodzi to w ramy tych kompetencji. On nie odpowiada karnie. Oczywiście Skarb Państwa może odpowiedzieć. No tak, ale nie odpowiada. Słuchajcie, ja myślę, że musimy kończyć, że to jest fascynująca dyskusja. Ja myślę, że wiecie co, jak to wygląda? To wygląda mniej więcej tak, że nasi politycy najpierw zrobili tak, żeby nie można było zrobić na tej granicy nic, a teraz powiedzieli, teraz róbcie wszystko, dlatego że zaczęło nam się palić po prostu wokół tak nie powiem czego. I to jest sytuacja zupełnie niepoważna. Dobrze. Ale nie zapominajmy o tym, ktoś wydał rozkaz, że oni tam tak pojechali z tymi zaklejonymi magazynkami. To jest skandal. Ostatnie zdanie ze strony pana komandora i ze strony pana doktora. Ja jeszcze przepraszam, ale ja niestety mam trochę déjà vu. Po sytuacji, która miała miejsce po tym incydencie w Szamardan w Afganistanie i tam też próbowano rozwiązać problem na zasadzie wyważania otwartych drzwi. To jest temat na ewentualnie odrębną dyskusję, ale tutaj mamy do czynienia z podobnym działaniem i niestety w wykonaniu polityków tej samej partii, która wtedy w 2010 roku próbowała dokonywać tych zmian w ustawie o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych RP poza granicami państwa. Więc tutaj, no tak, mamy pożar, ale gasimy ten pożar benzyny. De facto dolewając do niego benzyny, zamiast pozwolić mu się na spokojnie wypalić, bo czasami tak trzeba, i zdroworozsądkowo podejść do tego, czy w pierwszym rzędzie, a jeżeli tak, to jakie zmiany są potrzebne. Panie komandorze, to mamy zgodę. Mamy zgodę co do, tylko ja mam tylko zawsze jedno pytanie, czy ta władza, która budowała ten mur, nie mogła spowodować, żeby ci żołnierze byli tam legalnie? Bo pan mówi o tym, że to jest powtórka jakby z błędu tej samej władzy, natomiast no... Nie, ale z błędu historycznego co do zmian ustawowych, a nie do działań. W moich wypowiedziach, które cytował pan w debacie z panem profesorem Gwiazdowskim i w swojej debacie w Układzie Otwartym, mówiłem wprost o tym, że to są błędy i zaniedbania popełnione przez kolejne... Okej, o to mi chodzi. Nie chcę nikogo chronić, natomiast mam pewien problem... Weźmy opcję polityczną na bok. Dobra, dlatego bierzemy... Chciałbym podkreślić tylko jeden aspekt, tak? Że ta sama ekipa, która rządzi w tej chwili, działa
taki sam sposób, jak robiła to w 2010 roku. Czyli reaktywnie, bez, tak, jakby... Okay, okay. Nie ucząc się na błędach. Panie doktorze, dwa zdania ostatnie? No, podsumowania? Milczą te prawa chyba. Tu niestety jestem... A może milczy jakakolwiek inteligencja, umysł, bo są tylko emocje? Nie, no wygrywa polityka populizmu. Wiele osób, wiele podmiotów milczy, natomiast ja bym powiedział tak, że to jest, cytując nieodżałowanego Robina Williamsa, który kiedyś powiedział, to mi tak, jak ja się nie lubię, ktoś się nie lubi golić i stosuje chemioterapię. Zupełnie niewspółmierne środki. Kompletnie to jest strzelanie z armaty do wróbla, czy krojenie chleba siekierą. Jak zwał, tak zwał. Natomiast z punktu widzenia politycznego, strategicznego, możemy to różnie oceniać, z punktu widzenia prawnego, to, co się proponuje teraz, no to jest bubel i to takiej najniższej prawniczej próby. To jest niezrozumiałe dla mnie. Dobra, panowie, nie będziemy się rozwodzić nad kazusem. Powiem tylko, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że paralizator jest objęty drugą poprawką, czyli także wykładnia dynamiczna, chociaż co do tego możemy się zgodzić. Panie komandorze, bardzo panu serdecznie dziękujemy za obecność. Panie doktorze, wielkie dzięki za to, że pan jest z nami. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze panów kłopotać, bo to była fascynująca dyskusja, wiele rzeczy nam się udało ustalić, a pewnie będzie niestety jeszcze trzeba. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy państwa bardzo. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.